I zapraszam na subiektywne podsumowanie zatrzaśniętego właśnie okna transferowego w Europie. Pierwszy wniosek, jaki się nasuwa, to taki, że wielkimi wygranymi tego okna są polscy piłkarze. Oczywiście z Krzysztofem Piątkiem na czele i jego rekordowym transferem w historii polskiego futbolu za 35 milionów euro. Ale też transfery innych Polaków budzą sporą nadzieję, zwłaszcza Karola Świderskiego czy Dawida Kownackiego, który wreszcie uwolnił się z tych kajdan na ławce Sampdorii Genua i zaczyna nowy etap swojej kariery w Fortunie Düsseldorf. Dlaczego ten właśnie transfer tak bardzo mnie cieszy? O tym za chwileczkę. Natomiast inny wniosek jest taki, że czołowe europejskie ligi, czołowe europejskie kluby były w tym oknie transferowym bardzo wstrzemięźliwe. Nie było żadnych takich szaleństw wydawania 160 milionów euro jak za Felipe Coutinho przez Barcelonę zimą. Zimą zawsze ten ruch transferowy jest mniejszy niż latem, ale i tak kluby wydawały mnóstwo pieniędzy, a tymczasem jak mówię, z czołowych klubów Premier League, tych walczących o tytuł czy o Ligę Mistrzów, no to właściwie tylko Arsenal tutaj uzupełniał straty. W Real Madryt, o czym wiemy, cały czas czeka z wydaniem wielkiej kasy, chyba do lata. Chyba, że, no nie wiem, będzie panowała już polityka kupowania samych młodych piłkarzy, takich jak Brahim Diaz. To właśnie on jako jedyny z Manchesteru City za 17 milionów euro przeszedł do Realu Madryt, ale póki co jeszcze nie można powiedzieć, że się sprawdził, czy że zachwycił, no bo zagrał chyba ze 24 minuty i to jest oczywiście melodia przyszłości, to jest piłkarz na przyszłość. Barcelona dla odmiany raczej wzmacniała się weteranami, takimi jak Jason Murillo czy Kevin Prince Boateng, raczej to są takie transfery jednorazowe. Inaczej, jednosezonowe. Oni dograją pewnie do końca sezonu. Boateng pewnie no, po to przyszedł, żeby być zmiennikiem Munira, który tak grał same ogony, odszedł do Sewilli. Murillo miał wspomagać defensywę, miał grać zwłaszcza w Pucharze Króla, ale i tak nie grał, choćby w tym ostatnim szalonym dwumeczu z Sewillą 6-1 w rewanżu nie wystąpił, więc poważne transfery Barca zrobi dopiero latem. Już zaklepała Frankiego de Jonga za 86 milionów euro, ale to nie liczę tego jako rekord transferowy tego okna. Będziemy to liczyć dopiero latem. W tym oknie transferowym no, najdroższy okazał się Leandro Paredes, reprezentant Argentyny, dziewięciokrotny, który przeszedł z Zenitu Sankt Petersburg do PSG za 47 milionów euro i powiedzmy sobie, tylko za 47 milionów euro. W ogóle dziwię się, że jakiś klub sprzedał piłkarza szejkom z PSG za mniej niż 50 milionów euro. Jakbym był właścicielem Zenita, to bym wezwał dyrektora sportowego i powiedział, co ty dzielasz, przecież oni są na musiku, tak? Zaraz dwumecz z Manchesterem United w Lidze Mistrzów rozpędzonym, który nie przegrał jeszcze pod wodzą Ole Gunnara Solskiera. Stracili Neymara. Akurat Paredes to jest dobry zawodnik, błysnął w Romie, mówiło się o zainteresowaniu czy Juventusu, czy Realu Madryt. On wybrał, nie to, że miał na szali oferty z tamtych klubów, no ale trafił do Ligi Rosyjskiej, więc wydało się, że jednak nic z tej kariery wielkiego nie będzie. Poszedł tutaj na duże pieniądze bez podatku, no ale wraca do mainstreamu. Wraca do mainstreamu, gdzie tylko, że w PSG ok, zastąpi pewnie Adriana Rabiot, stworzy pewnie fajną parę z Marco Verrattim, ale nie jest to zawodnik, który pomoże szejkom wygrać Ligę Mistrzów, a oni właśnie o takim triumfie marzą. Liga francuska, wiadomo, jest wydana. Ale jak się popatrzy na podsumowanie okna transferowego na całym świecie, od Stanów Zjednoczonych, serwis ESPN, po azjatyckie, jakieś japońskie, chińskie, przez Azję, przez Amerykę Południową i oczywiście Europę, zawsze w pierwszej trójce najciekawszych i najlepszych transferów, bo już powoli można ten transfer oceniać, znajduje się Krzysztof Piątek, 35 milionów euro z Genoi do AC Milan. I często bardzo albo nad, albo przed, albo za
Lukasem Paquetą, czyli kolejnym piłkarzem sprowadzonym przez AC Milan, też za 35 milionów z Flamengo Rio de Janeiro. Są głosy nawet, i to poważnych ekspertów, bo ten transfer obu zresztą tych piłkarzy chwalą, nie wiem, i Antonio Conte, i Fabio Capello, czy Clarence Seedorf, w ogóle Krzysztof Piątek znalazł się w ogóle w takim matrixie, w takiej bajce, podchodzi do niego Clarence Seedorf, pyta, czy może sobie z nim zrobić zdjęcie, podchodzi Andrzej Szewczenko na meczu z Napoli, po meczu z Napoli przedstawić się, pogratulować transferu, życzyć, żeby poszedł w jego ślady, i właśnie ci wielcy eksperci przyrównują ten duet Piątek-Paqueta do duetu Kaka Szewczenko. Powiem tylko, że życzę, żeby rzeczywiście to się spełniło. Życzę to Krzyśkowi Piątkowi. Ale nie tylko on, jego transfer już po wielokroć żeśmy omówili. Fajnie, że media całego świata to doceniają, bo już po tych dwóch golach w meczu z Napoli już można widzieć, że to był strzał w dziesiątkę. Już nawet czytałem zawód kibiców Chelsea, że no jednak tu przyszedł Higuain, a może trzeba było, co ten Sarri, Maurizio Sarri nie ma rozeznania w lidze włoskiej, no że to jednak nie było przypadek, że Gonzalo Higuain nie strzelał goli w Milanie, tylko 6 i odszedł do Chelsea, do Maurizio Sarriego, z którym świetnie mu się współpracowało w ostatnim wspólnym sezonie w Napoli pod wodzą tego trenera. Gonzalo Higuain strzelił bodaj 35 goli w 34 meczach, ale jak mówię, zacięła się ta jego skuteczność w Milanie, a po przejściu do Chelsea za 9 milionów euro póki co nie odpalił. Widzę w mediach społecznościowych, zwłaszcza angielskich, że bardziej niż skuteczność wypominana mu jest jego tusza, jego budowa, że bardziej przypomina nauczyciela WF-u idącego na zajęcia z chłopakami, żeby dać im piłkę, niż zawodnika, który ma ratować sezon Chelsea i awansować z nią do Ligi Mistrzów. Ale zatrzymajmy się na polskich piłkarzach, bo bardzo mnie ucieszył transfer Dawida Kownackiego, który jakby uwolnił się z okowów Sampdorii. Tak jak jednak wszystkim Polakom Serie A służy i w Sampdorii przecież też ten nasz tercet, no to stale gra Bartek Bereszyński, coraz więcej Karol Linetti strzela gole. Kownaś jednak wchodzi na same końcóweczki po 5 minut, uzbierał tych minut w sumie chyba ze 150 w tym sezonie, a że jest kapitanem U21, całe szczęście, że znalazł klub, który bardzo na niego liczy, bardzo na niego stawia. Fortuna Düsseldorf to jest Beniaminek Bundesligi, jest 10 punktów nad strefą spadkową, ale o utrzymanie będzie musiał twardo walczyć, potrzebuje bramkostrzelnego napastnika. Ten transfer został dopięty no, 2 godziny przed zamknięciem okna transferowego, co jak na Niemców jest kompletnym szaleństwem, bo oni raczej zimą w ogóle nie kupują zawodników. Popatrzmy na Bayern, popatrzmy na Borussię Dortmund i inne kluby, no ale jak mówię, w Düsseldorfie byli bardzo zdeterminowani. Długo się przeciągały negocjacje z Sampdorią, bo chciała ona umieścić bardzo wysoką klauzulę wykupu, około 7 milionów euro. Okazuje się, że teraz Dawid jest tam wypożyczony. Jeśli Fortuna będzie chciała go wykupić, zapłaci 4 miliony euro, co i tak będzie jej rekordem transferowym. I to podwójnym, dotąd najwięcej za piłkarza zapłaciła 2 miliony euro. Znów będzie miał o tyle łatwiej Dawid, że będzie miał na miejscu dwóch polskich kolegów. Jest tam Adam Bodzek, urodzony w Zabrzu, no i oczywiście Marcin Kamiński, wypożyczony z VfB Stuttgart, jego kolega z Lecha Poznań, więc ten start i adaptacja będzie już to miał ułatwione. Nie powinien mieć problemu z wywalczeniem miejsca w pierwszym składzie, natomiast moim zdaniem on tam przychodzi też z misją odczarowania Bundesligi dla polskich piłkarzy, bo on będzie dopiero 5. Polakiem w Bundeslidze. No obok wymienionych i oczywiście Roberta Lewandowskiego w Bayernie i Łukasza Piszka w Borussii Dortmund, ale z jakichś powodów Niemcy przestali na Polaków stawiać, jakoś odpuścili wizję, że doczekają się nowego Roberta Lewandowskiego.
tą Mekką dla Polaków stała się Serie A. Słuchajcie, na jesieni tam grało 16 polskich piłkarzy. Właściwie 16 było do dyspozycji, poza Michałem Marcjanikiem, który w końcu nie doczekał się debiutu. Nawet Arkadiusz Reca w Atalancie doczekał się debiutu. Mało tego, nawet to zamknięte okno transferowe nas upewnia w tym, że Polaków we Włoszech będzie jeszcze więcej, no bo przecież 3 transfery z naszej ekstraklasy dopięte, piłkarze zaprezentowani, ale trafią dopiero latem, co jest fantastycznym wyjściem. Szymon Żurkowski z Górnika Zabrze pomoże Górnikowi w walce o utrzymanie, a też przez te pół roku, no trochę mniej, do lata, do czerwca nauczy się włoskiego, tak? Łatwiej mu już będzie wejść do szatni. Jeśli wszystkie bonusy zostaną wypełnione, to Żurkowski będzie trzecim najdroższym piłkarzem polskim z ekstraklasy, jaki przechodzi za granicę. 5 milionów euro zapłaci w sumie Górnikowi Fiorentina. Sebastian Walukiewicz na tych samych zasadach, czyli dopiero latem do Cagliari, a Filip Jagiełło z Zagłębia Lubin do Genoi, gdzie po prostu liczba Polaków w Genoi musi się zgadzać. Ubył jeden, przychodzi kolejny. Natomiast Dawid Kownacki, jeśli się pokaże z dobrej strony, jeśli strzeli parę goli, jeśli pokaże to, momentami też będzie liderem, przynajmniej w ataku Fortuny Düsseldorf, wierzę, że jest w stanie znów uruchomić tą modę na reprezentantów Polski, na Polaków także w Bundeslidze, bo mimo wszystko zawsze mi się wydawało, że to jest najlepsza liga dla nas. I nie mówię, że zaraz te proporcje się wyrównają, że 16 w Serie A, i zaraz będzie 16 też w Bundeslidze, no ale dobrze by było, żebyśmy tej Bundesligi nie omijali szerokim łukiem. Notabene też ta polska kolonia już nie w wyniku transferów w Serie A też się jeszcze bardziej powiększy, gdy latem awansuje Palermo z Radosławem Murawskim i Przemysławem Szymińskim, jest liderem Serie B, więc no naszych będzie tam jeszcze więcej. Też taka dobra informacja, myślę, dla polskich kibiców, dla reprezentacji Polski, że Rafał Kurzawa ruszy się z trybun czy z ławki Amiens. No jednak to pół roku, ta runda jesienna tam w Ligue 1 okazała się niewypałem. Fajnie, że się ewakuuje, że się udało załatwić wypożyczenie z opcją też wykupu przez Midtjylland duński, wicelider Ligi Duńskiej. On, Rafał, zagrał co prawda i tak więcej minut niż Dawid Kownacki, no ale akurat tu jeszcze trafia do drużyny, która bardzo lubi grać i strzelać bramki ze stałych fragmentów, czyli wskakuje do raju, tak? Oby tam odpalił. Łatwiej mu też pewnie będzie po angielsku się z każdym dogadać. No i oczywiście Karol Świderski, już też możemy mówić jak w przypadku Piątka, oczywiście to nie był tak imponujący debiut, zresztą też on wszedł w 20 minucie na boisko i też strzelił zwycięskiego gola jednego, czuję się w pałku Saloniki świetnie, jednak też ta adaptacja z Jagiellonii przyszła mu szybko, może nie tak imponująco szybko jak w przypadku Piątka, ale jednak on sam dobrze się tam odnajduje. Mógł pójść do Genoi i właśnie śladami Piątka zdecydował się jednak na Ligę Grecką i póki co nie żałuje. Opowiedział na ramach przeglądu sportowego zabawną historię, jak 10 dnia po transferze jechał na trening, ktoś mu zjechał drogę, a on tak się śpieszył, tak bardzo nie chciał się spóźnić na trening, że tak pojechał, że urwał w tym drugim samochodzie, który mu zatarasował drogę, lusterko, ale myślę, że jeśli to był kibic z pałku, to mu to wybaczy. Raczej się od pałku nie
nie odsunie, czy dalej będzie kibicował, no doceni to, że Karol chciał po prostu być punktualny na treningu, że sobie, że bardzo traktuje poważnie to, co robi. No Grecy są szaleni i wybaczają wszystko i dadzą oba lusterka sobie dla dobra drużyny ukręcić. Ja pamiętam historię z 2004 roku, jak byłem tam na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach i mój redakcyjny kolega Radek Leniarski postanowił pobiec w maratonie po tej historycznej, oryginalnej trasie z miejscowości Maraton do centrum Aten na stadion, ten stary stadion antyczny olimpijski. Akurat wtedy, też tego samego dnia, to było dzień przed rozpoczęciem igrzysk, oficjalnie tam biegła sztafeta z ogniem olimpijskim, z Olimpii, właśnie z maratonu, tą trasą, 42 historyczne kilometry, więc po prostu były tłumy widzów wzdłuż trasy. Myśmy biegli trochę wcześniej. On biegł zresztą w stroju hoplity z włócznią, z dzidą. Myślę, że w końcu ją odrzucił. Myślę, że ten, który wtedy biegł po bitwie z Persami ogłosić zwycięstwo Filipiades, też odrzucił włócznie, ale biegł w stroju hoplity i my jechaliśmy z kolegą fotoreporterem przed nim i co chwila zjeżdżaliśmy gdzieś na bok w jakąś uliczkę, no i czekaliśmy, on się zatrzymywał, poiliśmy go wodą, nawadnialiśmy go, oblewaliśmy go wodą, żeby przetrwał, bo to wszystko było w 40-stopniowym upale, żeby no nie padł martwy, tak jak Filipiades, kiedy już dobiegnie z radosną wieścią. I ponieważ tam nas goniła cała ta oficjalna ceremonia, to policja zamykała uliczki i my staraliśmy się zdążyć przed nimi, ale w końcu i nas zamknęli, nie mogliśmy wjechać z powrotem na tą oryginalną trasę. Ja tam do tych policjantów, oni gdzie zapomni, tu już biegną z ogniem, my dziennikarze z Polski i w końcu ostatecznego użyłem argumentu, ale my jesteśmy kolegami Emanuela Olisadebe, co zresztą było prawdą, pokazałem nawet, że mam do niego numer w komórce. No od razu im się rozjaśniły usta, szef tych policjantów, oni mówią, ale tam tu już jakieś jadą wozy, no nie możemy. On mówi, co to są przyjaciele Manolisa, Manolis zbawca. Fan Panathinaikosu Ateny, proszę jedźcie, gdzie chcecie, jeszcze dał nam eskortę, żeby już nas nikt więcej nie zatrzymał. Tak było i myślę, że jeżeli Karol będzie w Salonikach strzelał regularnie bramki, to też stanie się tam takim bożyszczem jak Emanuel Olisadebe. Mówiłem już o tej wstrzemięźliwości klubów zagranicznych. W Hiszpanii żadnych miliardów euro, cieniutko 70 milionów euro. To jest wszystko, co hiszpańskie kluby wydały na transfery. No tu się komentuje głównie transfer Alvaro Moraty, on uruchomił to domino, on odszedł z Chelsea na jego miejsce Higuain, a więc na miejsce Higuaina Krzysztof Piątek. Jak się odnajdzie w Atletico Madryt? Czy będzie tym dla Diego Simeone napastnikiem, którego on szuka i nie może znaleźć i kolejni napastnicy, kolejne dziewiątki się tam nie sprawdzają. Nawet Diego Costa po powrocie też nie okazał się tym samym zawodnikiem, który odchodził z Atletico Madryt. Mnóstwo ich tam się przewinęło, żaden się nie sprawdził. Ja w Moratę trochę nie wierzę z uwagi na jego delikatną konstrukcję psychiczną. No to jest drużyna Diego Simeone, no to są fajterzy, walczaki, tu trzeba mieć silną psychę, tu trzeba mieć cojones do kolan, tak jak trener, a wiemy, że Alvaro, jeśli nie strzeli gola w pierwszym, drugim, trzecim meczu, no to już niestety jest z niego, co tu dużo mówić, galareta, ale może właśnie ręka Simeone go odczaruje. Też takim przykładem zawodnika, no Morata, wieczny tułacz, wieczny wędrowiec, nigdzie tego miejsca nie może zagrzać. Real Madrid, Juventus, Chelsea, teraz Atletico Madrid, a Hesse też były zawodnik Realu, też wydawałoby się no, przyszłość reprezentacji Hiszpanii, hiszpańskiego futbolu, kompletnie nieudany transfer i pobyt w PSG. Właśnie tam się zastanawiają cały czas, czy gorszym transferem był Grzegorz Krychowiak, czy Hesse. Teraz idzie do Betis,
Betisu, gdzie jest trener Quique Setién. No, ostatnia szansa, żeby coś ze swoją karierą zrobić. Jeśli nie teraz, to już nie wiem kiedy. Mówiliśmy o transferze, zresztą rekordowym, no bo PSG, tak, Paredesza. Ciekawych kilka transferów w AS Monaco, które musi ratować sezon. I są to, patrząc na nazwiska, piłkarze, którzy... No, o Mistrzostwo Francji, o Puchary póki co można zapomnieć, ale jednak ten sezon uratować powinny. Naldo, co prawda już zdążył dostać dwie czerwone kartki, Georges Kevin Nkudu, Cesc Fabregas i Gelson Martins. No, zobaczymy. Co myślę, że Monaco pomoże przede wszystkim powrót po kontuzji Radamela Falcao i Daniela Subasicza do bramki, tak? No bo to jest jednak lider defensywy, powinno to zacząć lepiej wyglądać. Tam ciekawa też sprawa, ciekawy trend w ogóle w europejskim futbolu. Powroty trenerów dopiero co zwolnionych. Do Monaco wrócił Leonardo Jardim po tym nieporozumieniu z zatrudnieniem Thierry'ego Henry. Kolejnym dowodzie, że co innego studio telewizyjne, a co innego jednak żywa ławka trenerska i żywy twór i prawdziwi piłkarze. Leonardo Jardim, myślę, że dobry wybór, no bo kto lepiej zna drużynę niż on. Fajnie, że nie rzucił focha, że zgodził się wrócić. Prawdopodobnie nawet nie musieli z nim negocjować nowego kontraktu, bo cały czas mu płacili pieniądze, które mu byli winni. To jest ktoś, kto może tą drużynę odczarować po prostu od zaraz, a nie uczyć się jej się przez najbliższe pół roku. I może to też było argumentem, że Javi Calleja wrócił do Villarreal. Żółta Łódź podwodna, drużyna, którą znamy z występów w europejskich pucharach, jedna z tych, które naciskały na Real Barcelonę obok Walencji, Sewilli, a tutaj fatalny sezon i tu też uznali szefowie klubów, że Calleja jednak zwolnili zbyt pochopnie. Po 50 dniach, słuchajcie, ten trener został zwolniony stamtąd zaledwie 50 dni temu, no ale z drugiej strony może lepiej przyznać się do błędu po 50 dniach, a nie brnąć i spaść z La Liga pod wodzą Luisa Garcia, więc Javi Calleja to takie dwa szczególne trenerskie transfery. O Barcelonie mówiłem, Barca trochę się pozbyła paru takich zawodników, Munir do Sewilli, Denis Suarez do Arsenalu, na razie wypożyczony za 2 miliony euro. Jeśli Arsenal zdecyduje się go wykupić, zapłaci 17 milionów euro. Denis Suarez łączy się ze swoim trenerem Unaiem Emery, z którym dobrze im się pracowało w Sewilli, ale ja pamiętam słowa Grzegorza Krychowiaka o tym właśnie na temat Denisa Suareza, że to jest po prostu król treningów. Trochę taki przypadek naszego Piotrka Zielińskiego, że na treningach no to po prostu patrzysz, kurczę, półeczka albo niżej od Messiego, przychodzi mecz, no i przynajmniej tak było w Barcelonie. Ciekawa sprawa z Arsenalem, jak mówię, Arsenal jedyną z tych czołowych drużyn na wyspach, które postanowiły dokonywać transferów, szukali skrzydłowego, tak? Doszli do wniosku, zdiagnozowali sobie sytuację, że im jest potrzebny skrzydłowy. Zresztą były negocjacje z Iwanem Perisiczem, kapitalnym wicemistrzem świata, z Chorwatami. Ja ze swojej strony robiłem co mogłem, czyli wrzuciłem na Twittera tutaj podpowiedź taką z napisem Unai Please do Unaia Emery'ego, takiego przedstawiłem, taką propozycję znalezioną w internetach już w koszulce polskiego piłkarza, który by tam na skrzydełko pasował. A okazało się, że oni w ogóle nie kupili skrzydłowego, tylko środkowego pomocnika. Teraz straszny tłok tam będzie w Arsenalu, no bo jest tam Lucas Torreira, Granit Xhaka, Mkhitaryan, Mesut Ozil, Aaron Ramsey, Matteo Guendouzi, a tu jeszcze Denis Suarez. No, może będą żałować, że jednak nie nasz Grosik, tak jak żałują kibice Chelsea, że nie Krzysztof Piątek. Notabene Grosik to było wyjątkowe okno, nie latał samolotem po całej Europie do ostatnich godzin okna, nie narażał nas na nerwy w przeglądzie sportowym, jaką dać okładkę. Miał ofertę z Middlesbrough, ale
z Championship do innej drużyny Championship. Ja rozumiem, żeby oferta była z Premier League. Okej, Middlesbrough może ma większe szanse na awans do Premier League niż, niż Hull City, ale jednak ten Hull też ostatnio złapał dobry flow, jest na fali, jest coraz bliżej tych miejsc dających prawo gry w playoffach o walce o Premier League, także no, Grosik tym razem nie był zupełnie zmotywowany, żeby drużynę zmieniać. Jeszcze a propos naszych polskich piłkarzy, tylko przelecę szybciutko, bo nie wspomnieliśmy, Przemysław Frankowski, tu z jednej strony dobrze, że odszedł za 2 miliony euro, no ale Chicago Fire wzbudza Liga MLS za oceanem, trochę w kontekście kadry, oczywiście ja rozumiem, to nie jest już Liga Staruszków, to nie jest zużytych gwiazd w Europie, tam jest wielu młodych, fajnych zawodników i wierzę, że on jako piłkarz się tam rozwinie, martwię się tylko o jetlag, wiadomo, no to jednak są komplikacje, przylecieć na mecze reprezentacji do Polski, mieć jeden trening, zagrać w Wiedniu, dylemat dla trenera Jerzego Brzęczka. Damian Szymański, Achmat Grozny, 1,5 miliona euro, powodzenia, wiemy, że nie jest łatwo tam właśnie grać akurat w Groznym, mieszka się gdzie indziej, no Liga Rosyjska, życzymy powodzenia. Michał Pazdan za darmo odszedł z Legii do Ankara Guczu i tu też chciałem się z Wami podzielić, no bo został, mówię, że widocznie wielkie nadzieje Ankara Guczu klub wiąże z Michałem Pazdanem, skoro go, to jest oficjalny ich tweet, skoro go witają jako doktora Strange. I rzeczywiście widać tutaj, czyli superbohatera z komiksów Marvela. Tutaj analogia jest taka, że Dr. Strange, jak może pamiętacie, to był chirurg, który jakby utracił możliwość przeprowadzania operacji i Legia też już uznała, że nie chce więcej operacji boiskowych od Michała Pazdana, wypchnęła go do Turcji. Prawdziwy Dr. Strange trafił do Katmandu i tam odkrył zupełnie nieznany dla siebie świat magii i musiał ratować ziemię, a Michał Pazdan odkrywa zupełnie nieznany dla siebie świat Ligi Tureckiej, szalonych tureckich kibiców i musi ratować Ankara Guczu przed spadkiem, co nie będzie łatwe. W ostatnich 8 meczach 1 punkt, więc myślę, nie wiem już kto miał trudniejsze zadanie, czy Dr. Strange, żeby ziemia nie wpadła w wymiar mroku, a Ankara Guczu jak spadnie, to dopiero tam się piłkarze znajdą w wymiarze mroku. Na koniec, żeby już nie żartować, to tylko poważnie chciałem wspomnieć, że to było też okno transferowe, które zapamiętamy z powodu, no, tragedii Emiliano Sali, czyli argentyńskiego napastnika, który dzięki fantastycznej grze w lidze francuskiej wywalczył sobie transfer z Nantes do Cardiff City i wsiadł do tej feralnej awionetki i zniknął nad kanałem La Manche. Tragiczna historia dla rodziny. Nieodnaleziony do dzisiaj, piękne gesty piłkarzy. Po pierwsze połączyło to też kibiców obu drużyn i Nantes, którzy się z nim bardzo związali i Cardiff, którzy jeszcze go nie zobaczyli na oczy nawet w żadnym meczu, on dopiero do nich leciał na prezentację, ale i tu piękne gesty z obu drużyn i też wsparcie dla rodziny także przyjaciół, piłkarzy, znajomych, rodaków Sali, jak Leo Messi, który wzywał i przeznaczał na to pieniądze, żeby kontynuować poszukiwania, czy rywali z francuskich boisk, jak Kylian Mbappe, czy Adrien Rabiot, którzy dziesiątki tysięcy euro na akcję ratunkową, żeby znaleźć tak ciało, żeby, no bo co tu dużo mówić, nadzieja, oni mówią, jeszcze się tli, dopóki nie znaleziono, no ale wiemy, że po prostu skończyło się to tragicznie i niech nam to też uświadomi, że jak bardzo kruche jest ludzkie życie, jak cienka jest granica między spełnieniem marzeń, przejście do Premier League, nowa kariera i nagle nie ma piłkarza, nie ma człowieka, zostają tylko kibice, ale przede wszystkim rodzina we łzach. Bardzo, bardzo to smutne. Emiliano Sala, myślami z Twoją rodziną. Cóż, i z tego powodu też zapamiętamy to okno transferowe jako
wyjątkowe.